Kolejne, trzecie już podsumowanie roku rozpoczynamy nietuzinkową serią o bardzo dziwnym, jednak oryginalnym koncepcie. Wyobraźcie sobie serię o klasie zabójców, którzy poza zajęciami z wychowania fizycznego, matematyką, fizyką i innymi bzdetami naukowymi mają również lekcje zabijania ofiary. Bez powodu nie uczyliby się takich ciekawostek, prawda? No cóż, akurat klasa F uczęszczająca do szkoły Kunu Gigaoka nie dość, że jest najgorszą klasą składającą się z samych nieuków, to jeszcze ich wychowawcą okazuje się nieludzka istota, która kilka dni wcześniej zniszczyła połowę księżyca. Teraz to ta grupka dzieciaków zabić musi Koro-senseja, który planuje zniszczyć całą kulę ziemską. Ansatsu Kyoshitsu to przyjemna komedia z mocno absurdalną fabułą, której rozwinięcie ogląda się całkiem przyjemnie. Szkoda tylko, że akcja popychana jest w tym anime w bardzo żółwim tempie. Pojawia się dużo epizodycznych historii, nie wnoszących nic do fabuły. Taka jednak jest natura rodzaju komedii, jaką serwują nam twórcy mangi. Do plusów produkcji zaliczyć możemy postacie, w większości pasujące do humoru. W styczniu 2016 roku premierę mieć będzie drugi sezon Klasy Zabójców, oby akcja nie spowolniła jeszcze bardziej. Miejsce 19 zarezerwowane jest w tym roku dla najbardziej zboczonej i sadystycznej serii. Prison School reprezentuje gatunek komedia, więc taki sam jak przed chwilą omawiane Ansatsu. Jednak odbiór obu serii, jeżeli chodzi o przedstawiony humor, u wielu widzów różnić się będzie diametralnie. Czarny humor to coś, co Prison School wyróżnia na tle konkurencyjnych produkcji. Mamy tutaj pięciu bohaterów zamkniętych w szkolnym więzieniu przez samorząd uczniowski, składający się z samych pięknych, feministycznych kobiet. Sam pomysł fabularny okrzyknięty powinien zostać absurdem roku. Ale to oczywiście nie koniec szalonych pomysłów. Przebity kołkiem otwór dupny, symulowanie wydalania dwójki i inne niesmaczne żarty to tutaj standard. Taki humor jest czasami człowiekowi potrzebny, bez kitu. Szkoda tylko, że oprawa graficzna kuleje, mimo iż twórcy włożyli dużo wysiłku, by specyficzna kreska mangi była zachowana w wersji anime. Mowa tutaj jednak bardziej o tłach, które były paskudne. Dosyć szybkie tempo anime względem mangi to kolejny spory minus produkcji. Warto jednak wierzyć, że anime nie było jedynie reklamówką mangi i w przyszłości zobaczymy kolejne przygody szalonej szkoły z szalonymi pomysłami i przemyśleniami. Tytuł serii roku z kategorii najlepsze 7 na 10, które daje dobry fan, wygrywa Rokka no Yusha. Produkcja o wielu wadach, broniąca się jednak pomysłem na siebie. Anime w świecie fantazy, które pochwali się może ciekawym wątkiem tajemniczego, cudnego bohatera, którego trzeba jak najszybciej wykryć i zabić. Tajemnice w świecie fantazy nie pojawiają się zbyt często. Może to dlatego, że w magicznym świecie trochę bez sensu odpalać motyw zagadek, przecież wszystko w takim uniwersum zdarzyć się może. Autor nowelki oraz studio Passion jednak zaryzykowało. Wyszło to całkiem nieźle, choć w produkcji tej snucie własnych hipotez będzie bardzo trudne. Jednak postacie to już najwyższa półka i to dzięki im zróżnicowanym charakterom przeżyjemy dobrą i wciągającą historię. Szkoda tylko, że pierwsze 5 odcinków rozwijało fabułę bardzo powolutku, w trakcie których komputerowe animacje przeciwników szczypały w oczy niejednego widza. Na kontynuację Rokka no Yusha nie ma jednak co liczyć. Bardzo słaba sprzedaż Blu-rayów i DVD w Japonii zwiastuje niestety smutny koniec marki, jeżeli chodzi o animowaną wersję. Wielka szkoda, z tego co wiem, kolejne tomy nowelki kontynuują motyw zagadek, a więc czegoś, co w produkcji tej wyróżniało się znacząco. Miejsce 17 to jedno z największych zaskoczeń 2015 roku. Serial, który od pierwszych chwil obcowania ze zwiastunami chamsko przypominał mi Sword Art Online. Po takim pierwszym wrażeniu ciężko było mi zabrać się za pierwsze epizody. Okazało się jednak, że moje przypuszczenia były błędne, a pierwsze wrażenia mylące. Danmachi, mimo raptem 13-odcinkowej przygody w świecie fantazy i podobnym motywem jak w Sao czy Log Horizon, okazało się bardzo przyjemną serią z lekką, ale interesującą fabułą. Zamiast wspinać się na kolejne poziomy wieży, w Danmachi schodzimy do kolejnych pięter podziemi. Koncept bardzo dobrze znany graczom systemów RPG oraz ich komputerowych odpowiedników. Co ciekawe, nawet częsty pokaz cycków głównej bohaterki nie przeszkadzał mi jakoś szczególnie. Tak fajny i przyjemny świat, warto obejrzeć, polecam. Sidonia powróciła. Czas na miejsce 16, a na nim pierwsza dzisiaj kontynuacja. Rycerze ogromnego kosmicznego statku powrócili w bardzo nierównym drugim sezonie.
Początek przygody zwiastował totalną masakrę. Pierwsze trupy padły już w pilotażowym odcinku. Szkoda jednak, że od mniej więcej 6 epizodu akcja spowolniła i na chwilę zamieniła się w... no właśnie, w tani romans i komedię. Na szczęście końcówka powróciła do swojego najlepszego stanu. Po raz kolejny śledzić mogliśmy serię w 90% wykonaną w CGI, która ponownie nie przeszkadzała mi podczas seansu. Pojawiła się również nowa postać z kapitalnym designem, ale niestety tylko w większej formie. Sidonia nie rozczarowała, ale również jakoś szczególnie nie zachwyciła. To po prostu dalej dobra seria mecha, ba, jedna z lepszych ostatnich lat. Polecam dla niewtajemniczonych. Warto. A teraz seria, której sam autor podsumowania nie spodziewałby się, że kiedykolwiek ją obejrzy. Zachęciła jednak ocena wszystkich użytkowników na malu oraz tematyka fantazy połączona z azjatyckim klimatem. I tak oto Akatsuki no Yone jest najlepszym męskim haremem, jaki obejrzałem. Ciekawe dlaczego, bo innego jeszcze nigdy nie widziałem. Szkoda tylko, że za anime zabrało się studio Pierrot, które nie włożyło jakiejś mega dużej ilości pieniędzy w produkcję. Wystarczyło jednak na świetny soundtrack oraz scenarzystę. Historia, która w 25 odcinkach pokazała jedynie zalążek przygody czerwonowłosej Yony, która posiadała jeden z najlepszych składów, jeżeli chodzi o bohaterów, którą po prostu przyjemnie się ogląda. Jestem ciekaw, czy z taką sprzedażą, jaką zanotowała Katsuki no Yone, możemy spodziewać się drugiego sezonu. Sam osobiście bardzo czekam. Death Parade to świetne anime, gdybym zebrał je w całość do kupy. Dlaczego więc dopiero 14 miejsce? No właśnie, całość projektu jest świetna, ale poszczególne elementy i odcinki podzielone zostały na te lepsze i gorsze. Świetny i poruszający emocje odcinek zakryty nagle zostaje totalnie niepotrzebnym. Dodatkowo przez pierwsze 9 odcinków fabuła produkcji nie zmierza ku niczemu. To nie przeszkadza jednak poznawiać tajemnice śmierci według autorów projektu. W Death Parade podoba mi się abstrakcyjne wyjaśnianie śmierci, umierania, osądzania ludzkiej psychiki czy pokonywania własnych słabości. Odcinek 9 to dla mnie najlepszy odcinek całego roku, jeżeli chodzi o emocje w nim zawarte. Świetny. Szkoda jednak, że poziom zajebistości nie potrafi utrzymać się przez raptem 12-odcinkowy seans. To nie był jednak łatwy wyczyn, patrząc na Death Billards, czyli serię OVA, poprzedzającą serię TV, ciężko było sobie wyobrazić jakąś skomplikowaną i wciągającą fabułę. Źle nie było, jednak jak to zawsze niezadowolony Polak powie, mogło być dużo lepiej. Kolejna seria, która dedykowana jest przede wszystkim płci pięknej. Dlaczego więc znowu popłynąłem i obejrzałem pierwszy sezon? Oprawa graficzna, klimat oraz para głównych bohaterów. Obok jeszcze jednej parki, najlepsza roku. Shirayuki to bardzo przyjemny, prosty w założeniu romans, który został podzielony jednak na aż 24 odcinki. Co jeszcze ciekawego czekać nas będzie w drugim sezonie? Jestem cholernie ciekaw. Przygoda japońskiej Królewny Śnieżki oczywiście nic kompletnie nie ma się fabularnie do oryginalnej baśni, ale co z tego? Magii przecież też takie nie było. Jeżeli szukacie więc wyrafinowanego, osadzonego w najlepszych czasach romansu, nie możecie obok Shirayuki przejść obojętnie. Na niektóre kontynuacje warto czekać nawet kilka lat. Szczególnie kiedy materiału źródłowego jest aż tyle, by drugi sezon podzielić na 36 odcinków. Durarara nie została jeszcze zakończona, w sezonie zimowym 2016 czeka nas jeszcze ostatnie 12 odcinków przygody w Ikebukuro. Już teraz jednak powiedzieć mogę, że drugi sezon jest ciut lepszy, ciekawszy i bardziej pogmatwany niż prequel z 2010 roku. Historia wzbogacona została o dużo nowych, szalonych postaci, ciekawych wątków, a jedyne na czym w dużej mierze straciła, to prawa graficzna. Da się to wszystko jednak przyjemnie oglądać, czekamy więc niecierpliwością na zakończenie drugiego sezonu Durarararararary i zapewne na recenzję na moim kanale. Chciałem, by Subetega Efni Naru znalazło się dużo wyżej w notowaniu roku. Tymczasem seria nie przekroczyła nawet progu miejsca 10. Dlaczego tak się stało? Perfect Insider to najbardziej oryginalna i pomysłowa seria roku. To także najpoważniejsze anime 12 miesięcy. Świetne dialogi okraszone filozoficznym przesłaniem, intrygująca zagadka do rozwiązania oraz niecodzienne miejsce akcji. Wydawać by się mogło, że mamy przed sobą murowany hit. Niestety zakończenie, choć dobre, nie wywołało u mnie jakiegokolwiek efektu wow. Było tylko aha, okej, zrozumiałem, o co chodziło. Zabrakło kopary w dół, szczęki na podłodze i mózgu na ścianie.
Cały czas jest to jednak seria najbardziej wybijająca się spośród konkurencji w tym roku. Kurde, szkoda. Zwykle takie serie lądują u mnie na podium. Niestety nie tym razem. Na miejscu 10 w tym roku ląduje Gate. Mam wrażenie, że seria spokojnie uplasować mogła się dużo wyżej. Jednak studio A1 Pictures w ostatniej chwili zdecydowało się na podzielenie Gate'a na dwa sezony po 12 odcinków. Taka decyzja mocno mnie zdenerwowała, ale jeżeli dzięki temu zabiegowi wiele studiów wychodzi na plus w sprzedaży Blu-rayów, czemu nie? Wojna teraźniejszej cywilizacji ze średniowieczną armią pełną potworów magii i pięknych wojowniczek. Czego chcieć więcej? Fajnie również, że Gate taką wojnę przedstawia w bardzo logiczny sposób, dodając co jakiś czas wstawki polityczne. Na duży plus oczywiście także kilka postaci oraz wciągająca fabuła. Liczę, że drugi sezon w kolejnym podsumowaniu znajdzie się dużo wyżej. Potencjał jest, trzeba go teraz tylko nie zmarnować. Powodzenia, A1! Do 10 odcinka Shigatsu było dla mnie serią roku. Wspaniała historia ze śliczną oprawą graficzną, piękną muzyką oraz bardzo ciekawymi postaciami, które niestety w późniejszym etapie pokazały kilka ukrytych wcześniej wad. Również fabuła moim skromnym zdaniem zjechała na boczny tor, kilkukrotnie rozczarowując mnie przebiegiem wydarzeń. Wszystko co prawda wynagrodził ostatni odcinek, największy wyciskacz łez roku, jednak niedosyt pozostał. Shigatsu to shounen muzyczny. Występy głównych bohaterów ukazane zostały w bardzo teatralny sposób, ukazując masę emocji dziejących się na scenie. Realizm gatunku muzyki klasycznej ulatywał niestety w przestworza. Na duży plus temat Fryderyka Chopina, naszego najwybitniejszego muzyka. Widać, że Japonia jara się tą personą ile tylko może, pokazując to idealnie właśnie w Shigatsu Wakimi no Uso. Seria świetna, jednak no nie idealna. Dlatego też dopiero 9. miejsce. Smuteczek. Połowa widzów krzyknęła teraz z niedowierzaniem. Co? OPM tylko na 8. miejscu? Ano taka, moi drodzy, jest rzeczywistość. One Punch Man to świetna parodia z masą bohaterów, dynamiczną animacją i oczywiście mocnym humorem, ale bądźmy szczerzy, to nie jest seria na wagę medalu za fabułę, przekazu, uniwersum i tak dalej. Wszechobecny hype wreszcie opadnie, wtedy wszyscy stwierdzicie, że faktycznie tak jest. Studio Madhouse robiło co mogło, by animowana wersja mangowego oryginału była wiernie odwzorowana. Wychodziło różnie, z większym jednak naciskiem na tę pozytywniejszą stronę. Gdybym jednak miał wybierać komediową serię roku, tutaj już OPM nie miałby żadnej konkurencji. To naprawdę świetna parodia shounenów, gatunku, który uwielbia tak wielu fanów anime. Nie bijcie mnie więc batem w komentarzach. 8. miejsce to i tak bardzo wysoka lokata. Drugi sezon Noragami zaskoczył mnie bardzo pozytywnie. Szkoda trochę, że koniec pierwszego sezonu daje nam filera, którego kwestia fabularna na początku drugiego sezonu, już względem mangi, jest prawie identyczna. Jednak dwa bardzo dobre rozdziały, moim skromnym zdaniem, przez studio Bones zanimowane zostały bardzo dobrze. Owszem, zauważyłem spadek jakości oprawy wizualnej względem pierwszego sezonu, jednak muzyka to już naprawdę bardzo wysoka jakość doznania. Noragami Aragoto w jednym momencie potrafiło mnie również lekko wzruszyć, a w innym nieźle zaskoczyć. Takie huśtawki emocjonalne uwielbiam, dlatego też zasłużone, szczęśliwe miejsce 7. Myślę, że kwestia trzeciego sezonu jest już przesądzona. Prędzej czy później dostaniemy kolejne przygody Yato, Hiyori i Yukine w wersji animowanej. Kekkai Sensen to ciekawa historia budowania napięcia z dwóch powodów. Po pierwsze, seria, która zaskakuje na samym początku, w późniejszym etapie zanudza, by pod koniec totalnie poprzewracać głowę biednego widza, serwując świetne zakończenie. Zakończenie, na które czekać musieliśmy aż 3 miesiące. No właśnie, to jest ten drugi powód zbudowania niezłego hype'a na tę serię. Czy to był celowy zabieg, czy jednak faktyczny błąd studia z rozstawieniem dłuższego odcinka do ramówki japońskiej telewizji? Nie wiem, nie wnikam, ponieważ Kekkai Sensen to najlepsza reklama mangi 2015 roku. Fantastyczne anime i mega klimatyczna oprawa dźwiękowa to tylko początek. Świat przedstawiony, jego rozmach i bohaterowie go zamieszkujący to kolejne mocne punkty produktu. Jedna z dwóch najdziwniejszych, ale najprzyjemniejszych serii tego roku. Gorąco polecam.
A teraz czas na największe zaskoczenie roku 2015. Panie i panowie, oto Hibike Euphonium. Najlepsza seria studia Kyoto Animation, jaką do tej pory oglądałem. To, czego nie miało Shigatsu, a więc realnego przedstawienia trudnego fachu muzycznego, idealnie zobrazowało Hibike. Instrumenty dente to masakrycznie twardy kawałek chleba. Ale nie samą tematyką seria wybija się ponad przeciętność. Kapitalna oprawa graficzna z niesamowitą dbałością o wszystko. Od postaci, po przedmioty, a na tłach oczywiście kończąc. To najlepiej wyglądająca seria roku. Nie mówię tutaj o animacji. Hibike to zwykle statyczne anime. Choć podczas występów czy przesłuchań złego słowa o tej kwestii powiedzieć nie możemy. Postacie oraz historia to kolejny mocny punkt programu. Mimo iż fabuła popychana jest powolutku, to jednak zabawa z oglądania trudnych zmagań bohaterów ze świecącymi trąbkami, tubami, fletami itd. jest bardzo fascynująca. Dlatego też zasłużone miejsce piąte. Drugi sezon zapowiedziany został na 2016 rok. Czekam niecierpliwie. Tytuł najlepszej kontynuacji 2015 roku wenduje do JoJo Bizarre Adventure Stardust Crusaders 2. To, co działo się w drugiej części arku o Jotaro, przechodzi ludzkie pojęcie. Tak zwariowanej serii pod względem przedstawionego świata próżno szukać u konkurencji. Fantastyczni antagoniści, mega zwariowane stędy, no i oczywiście akcja, akcja i jeszcze raz testosteron. Moc tego produktu rozkurwiła mi pół ściany w pokoju. Musiałem przeprowadzić się do piwnicy, by zakończyć seans. Niesamowite jest to, że tak stara manga została zekranizowana w sposób doskonały. Cała piątka, od drugiego sezonu szóstka głównych protagonistów, to kwit esencja zajebistości. JoJo to niby seria dla wybranego grona widzów. Mnie tam wydaje się, że seria jest tak mega pozytywnie zakręcona, że warto polecić ją każdemu. Szkoda, że tak późno odkryłem fenomen tego uniwersum. W poprzednim podsumowaniu roku zdecydowanie zabrakło tej serii. Świetną wiadomością jest także fakt o tym, iż czwarty ark dostanie swoją animację już w kwietniu 2016 roku. Czekam i zapewne jestem jednym z milionów ludzi, którzy spokojnie usiedzieć nie mogą już na krzesełku. Brązowy medal w tym roku wędruje do pasożytów. Nie wiem dlaczego wiele osób hejtuje Kiseju. To świetna animacja na podstawie bardzo starej mangi. Czuć i widać to na wielu etapach produkcji. Dobrze poprowadzona fabuła, a i owszem miała kilka słabszych momentów. A postać Murano, przyjaciółki głównego bohatera, irytowała na każdym kroku. Śmiem jednak twierdzić, że te drobne wady nie przyćmiły zajebistości serialu, które oglądało się z niesamowitym zaciekawieniem. Dziwne i psychodeliczne wyglądy pasożytniczych ludzi, przemoc, a więc dużo krwi, urwanych części ciała oraz sytuacje życiowe, których próżno szukać w innych produkcjach, zaważyły. Kiseju w moim notowaniu musiało znaleźć się wysoko. Nie zapomnijmy również o fajnym przekazie, jaki miał dla nas autor mangi, jeżeli chodzi o ludzką koegzystencję. Przemyślenia Migiego, jednej z ciekawszych osobowości roku, niekiedy były naprawdę dobitne. Oprawa graficzna, jak i muzyczna była na przyzwoitym poziomie, ukazując bardziej poważną niż shonenową historię. Zdania nie zmienię, Kiseju to jedna z najlepszych serii 2015 roku, którą przynajmniej spróbować powinien każdy. Kto by przypuszczał, że shounen gotowanie może być tak świetną serią do przeczytania obejrzenia? Zapomnijcie o Masterchefach czy innych Gesslerach. Shokugeki no Souma pobudzi nie tylko wasze kubki smakowe, ale i inne narządy. Niesamowita jak seria o gotowaniu z mocnym naciskiem na ecchi mogła oczarować mnie na tyle, by umieścić ją tuż za zwycięzcą z notowaniu roku. Czyżby po raz kolejny o wszystkim zadecydowały postacie? Bingo! Multum przyjaznych i oryginalnych osobowości. Na plus również prowadzenie fabuły, rozmach oraz kilka naprawdę mocnych scen, trudnych do zapomnienia nawet za 20 lat. A no i muzyka. Te wspaniałe 2 na 5 z mojej recenzji było oczywiście wielką pomyłką. Shokugeki no Souma to fenomen 2015 roku. Seria, która prawie pozamiatała konkurencję po raz kolejny, pokazując, że gatunek pojedynków nie znudzi się nigdy. Czekamy więc z niecierpliwością na drugi sezon tej wspaniałej i ekscytującej mangi.
Zaskoczenia raczej nie ma. Po raz kolejny moje notowanie wygrywa Shonen, tym razem umiejscowiony w celtyckich klimatach. Shonen, który jednocześnie jest świetną komedią. Shonen, który posiada najlepszą paczkę bohaterów roku. Shonen, który swymi potężnymi bataliami rozłupał mi sufit po raz kolejny, każąc mi oglądać anime w piwnicy. Pokłady niesamowitych emocji, zabawy oraz wzruszenia tylko w tym tytule. No i te naprawdę zaskakujące obroty wydarzeń. Z tego co słyszałem, drugi, ostatni ark mangi, który na pewno dostanie kontynuację anime, jest o zgrozo jeszcze lepszy. Ciężko wyobrazić sobie przebicie historii, ale jeżeli tak będzie, to tytuł roku 2017 mamy już w kieszeni. Panie i panowie, bez zbędnego przeciągania, Nanatsu no Taizai to zwycięzca notowania 2015 na kanale Spychu 91. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne materiały podsumowujące 2015 rok. Do usłyszenia!